Dobra, i teraz. Tak, i teraz jest. O, ale to było ładne. Musiło będzie krzywo. I teraz zrób tak. Krążą już kruki i wrony, proszę Państwa. Już. Zaczynamy. To jest taczka dla Jarosława, czyli będziemy, on będzie na niej jakby z nami na jasną górę. Na jasną. Mi pani jeszcze zrobić zdjęcie. Taka ładna pani, poproszę. Wezmę z tą miotełką. Może i ja się zrobię taką heksą. Dobra, ja idę na to. Siadamy! Patrzcie, jaki mamy piękny dzień. Dobre są warunki aerodynamiczne. Będzie się dobrze leciało. No, pogoda sprzyja. Pogoda sprzyja, prawda? Tak. Szybki transport. Jesteśmy jego elektoratem. Na miejscu. Elektoratem, tak. Naprawdę? Przepraszam. A my czym idziemy? Dobry, mama. O, tam siły. Co? Co mówicie się? Bo was trzeba pozamieniamy. Na urok, co? Musimy sprawdzić, co jest w środku. Zapraszamy na Łysą Górę. Pod kątem. Czyli zatrzymuje mnie pan? Niebezpiecznych przedmiotów. Nie. Sprawdzenia. Nie. Proszę przygotować, dokumenty. Proszę. Wyrytmujemy państwa i zaraz przejdziemy dalej. Nie, to zrobię. To tak na co dzień na tej planecie jest? Podczas zabezpieczenia. Sprawdzenie prewencyjne, artykuł 15, ustęp 1, punkt 9. W torebeczce nie widzisz nic, co by zagrażało, tak? Tak. Jakby ci pani mogła pokazać, co ma tutaj pod tym swoim strój. Przebraniem. Strój. Nic tam pod tym strojem pani nie przenosi? Jest. No nie pamiętam. Imiona rodziców? No nie pamiętam, dawno kontaktu nie ma. Jak przystępuje się do zakonu, to się wyrzeka człowiek przeszłości. Imię, nazwisko, data urodzenia wystarczy do wprowadzenia terminu. Adres mieszkania? Adres mieszkania na terenie Rzeczypospolitej. Nie pamiętam. Pan tak? Tak. Trafiłam pana siostrę. Zgadza się z tego, co mi pani została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo? Czy jest pani... Tym będziemy Jarosławowi baty wymierzać. Została pani skazana z dostępem pismu, także proszę nie kłamać. Tym? Proszę pana, na razie byłam przesłuchana na policji i na razie powiedziałam, co i jak było. I na razie powiedziałam, że pan bezczelnie... To są baty na Jarosława. Pokażę panu środki. To są baty na Jarosława. Czyli poza tymi, rozumiem, rurkami nie ma nic. Są szary, ale nikt to nie zobaczy. Ja dopiero byłam przesłuchana na policji w komendzie, a pan już wie, że ja zostałam skazana prawomocnym wyrokiem. Proszę pani, jest pani przestępcą, nie będę z panią rozmawiał. To już koniec! Jarosławie! To już koniec! Jarosławie! To już koniec! Jarosławie! To wasz koniec! To wasz koniec! To wasz koniec! To wasz koniec! Mają władzę od 8 lat. Mają prokuraturę od 8 lat. I nie znaleźli żadnych dowodów na zamach, ani na żadne wybuchy. I przychodzimy tutaj, żeby to zamanifestować, że jest to kłamstwo i że rządzi nami kłamca i powiedzmy sobie szczerze, wariat. O ile w to oczywiście wiesz. Nadchodzi! Koniec Jarosławie. To już koniec.
Słuchajcie, chciałam powiedzieć policjantom tak. Złamaliście prawo wielokrotnie, atakując nas, okradając, maltretując, depcząc, niszcząc nasze megafony. Zabierając te megafony. Żegnamy się z wami. Mamy nadzieję się spotkać z wami w innej rzeczywistości, w której zostaniecie policjantami Policji Państwowej, którzy chronią obywateli.